Cześć, hello! Witam Cię w krótkiej lekcji gramatycznej o czasowniku być, ale past simple, czyli w czasie przeszłym. No, no, no! Kiedy go użyjesz? Zobaczmy po kolei. Kiedy mówisz o wieku? Ile miała lat? How old were you in 2015? Nie pytamy już how old are you, to co znasz na pamięć, tylko How old were you? Odpowiedź: I was 18. Także, kiedy będziemy opisywać miejsce, gdzie coś było. Where were you last month? Gdzie ty byłeś miesiąc temu? Oh, I was in London. Byłam w Londynie. Kiedy będziemy mówić o tym, jak się ktoś miewa. O zdrowiu. How was she yesterday? She was very well. Miała się bardzo dobrze. Kiedy będziesz mówić o ludziach, o tym jacy oni byli. What was he like? He was really nice. Jaki on był? On był bardzo miły. O cenach? Tak, o cenach, o tym ile coś kosztowało. Tak jak pytamy, how much is it? lub how much are they? Spójrz, zapytasz: How much were the trousers? Po ile były te spodnie? They were 30 pounds. Były po 30 funtów. Zobacz teraz, jak poprawnie zbudujesz zdanie: I, he, she, it, was. We wszystkich tych osobach: ja, ty, on, ona, ono, użyjesz was. I was a student 20 years ago. Byłam wtedy studentką, 20 lat temu. He was at school last Monday. On był. She was tired last night. Ona była zmęczona. It was a small cat. To był mały kot. Trochę inaczej niż po polsku. Ja byłam. On był, ona była, było. Popatrz, o ile łatwiej mówić po angielsku. I was, he was, it was. Przyznaj, łatwiej. Subskrybowane, najwyższy czas na to. Daj nam także kciuka, niech więcej dzieci uczy się z nami. Zdania twierdzące. We, you, they. Were. My, wy, oni, byli. Po kolei. You were in Germany last month. Ty. Byłeś lub ty byłaś. Upraszczamy to po angielsku do jednego słowa, które użyjesz także: We were friends last summer, they were hungry in the morning. Byli głodni, oni byli głodni, ale też one były głodne. Nie wiemy tego po angielsku. Jest jedna forma. Czyż to nie proste? Mamy dwa słowa. A kiedy nie zgadzamy się, kiedy nie było, nieprawda. Where not, was not, zamień sobie na weren't i wasn't. Zobacz na przykłady. I wasn't at home last weekend. Nie było mnie w domu. He wasn't in the garden. Nie było go w ogrodzie. She wasn't funny. Wcale nie była zabawna. It wasn't thirsty. Nie, zwierzak nie był spragniony. Nie było to spragnione. You weren't funny. Nie, to nie było zabawne. Nie byłeś zabawny. We weren't at the beach. Nie było nas na plaży. They weren't late for school. Nie, byli zbyt późno. Chcesz zapytać? Nic prostszego. Was i were lądują na początku zdania. Was I cold? Było mi zimno. Was she angry? Była zła. Was he at the park? Był on w parku? Was it dirty? Było brudne? Were you at the party? Were we at the swimming pool? Last June? Were they sick last week? Zobacz na ten symbol. Subscribe, czyli subskrybuj ten kanał. Zachęcam Cię od razu naciśnij dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić, uczyć się z nami angielskiego. Quiz time. Teraz lepsza część prezentacji. Teraz gramy. Odpowiadaj. He... Hmm sick yesterday. He was where? He was sick. Good. Mm, she in the volleyball team last summer? Was she? Ja mam nadzieję, że ty odpowiadasz na głos, zgadujesz. Chyba wiesz. It sunny and hot last weekend. It Wasn't, yes. Spójrz teraz na to ćwiczenie. Zapauzuj je, wykonaj samodzielnie i sprawdźmy razem. He was in the park. The birds loud. Ptaki głośno. Hmm. Były. Where the birds were loud. She sick last night. Była chora? Nie, nie była. She wasn't sick last night. They at school last Monday. Mm -mm, nie było ich w szkole. Tak, mnogo. They weren't at school last Monday, yes. At the party last Sunday. Czy ktoś był na przyjęciu w. Uh -uh? We. A we, czyli. Where we byliśmy? Nie pamiętam. I ostatnie, he at the library two days ago, w bibliotece on. Was he? Good! Świetnie sobie poradziliście. Zobaczcie jeszcze na nasz kanał. Ile tu filmów gier zabaw? Zapraszam cię od razu do następnego. Albo dołącz do naszej szkoły online. Lub stacjonarnie w Bochni, i zacznij z nami mówić po angielsku.